trzeba powiedzieć, że hybrydy już wyjechały na ulicę. Dzisiaj jest takie symboliczne otwarcie, bo rzeczywiście 22 sztuki nowoczesnych autobusów pozyskaliśmy. Oczywiście zakupiliśmy kosztem około 50 milionów złotych. To jest kolejny krok do odnowy całej bazy transportowej, unowocześnienia środków transportu w naszym PKM-ie katowickim. Bardzo się z tego cieszę, że ta polityka zmierza do poprawy jakości samych pojazdów, ale też usług, które wykonujemy. Oczywiście usługi wykonujemy na zlecenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii jako przedsiębiorstwo. Natomiast zależy nam na tym, aby mieszkańcy całej metropolii podróżowali w komfortowych warunkach i mniej ten komfort właśnie gwarantujemy poprzez nowoczesny tabor autobusowy. To są pojazdy wyposażone w dwa silniki w układzie napędowym, czyli układ napędowy hybrydy równoległej. Silnik spalinowy ma pojemność 5,1 litra. Rozwija maksymalną moc 177 kW, czyli jakieś 240 koni. Do tego mamy 110 kW, jeśli chodzi o silnik elektryczny w 12-metrowym autobusie, 120 w przegubowym. To jest sprzężone z 12-biegową zautomatyzowaną skrzynią Volvo iShift. I tutaj w zasadzie kierowca nie wie tak naprawdę, na którym biegu auto jedzie, gdyż to wszystko odbywa się poza jego percepcją w trybie automatycznym. Z tych 12 biegów system wybiera odpowiednio w zależności od kąta nachylenia drogi, obciążenia pojazdu, tak, taki bieg, jaki jest aktualnie potrzebny, czy optymalny, żeby te wszystkie parametry oferowane przez pojazd wykorzystać. To są bardzo nowoczesne autobusy w tym sensie, że nie wymagają takich kłopotów technicznych, które czasami sprawiają pojazdy elektryczne. Ten pojazd z jednej strony ma silnik spalinowy, ale mały. 5 litrów to na autobus to jest naprawdę mały silnik. 5 litrów pojemności skokowej. Natomiast ta bateria też nie jest wielka, więc to w sumie jest mądra konstrukcja, która pozwala jeździć cały dzień roboczy bez ładowania, bez przerywania jazdy, wygodnie i nie ma tych drgań, które czasami, bo w przypadku jazdy pod górę czy przy jakichś trudnych warunkach drogowych silnik elektryczny wspomaga silnik spalinowy, to powoduje to, że pojazd jest po prostu wygodny.